Witamy z tej strony Rafał. Dzisiaj zobaczymy, co znajduje się w kolejnych odcinkach Ursusa. Dzisiaj, znaczy, dostaliśmy duży zestaw, bo 91, 92, 93, 94, 95. Także tak to wygląda. Troszeczkę części tutaj już jest. Może zacznę od przeglądu właśnie tych części, więc. Tutaj mamy numer 95. W 95 mamy koło. To troszeczkę waży tutaj. Ta felga to nie jest alufelga. Więc to jest pierwsza rzecz. Następnie mamy 92. Czy tu mamy jakiś tutaj zestaw prawdopodobnie od silnika albo od jakiegoś przełożenia? Tak to wygląda. Zauważcie, że to już jest w woreczkach foliowych. Tutaj nie ma tego opakowania. O, tutaj jest takie opakowanie jeszcze, ale tego już tutaj nie ma. To jest, tak jak mówiłem, 92. Tutaj mamy 93. Czyli tutaj mamy rysor piórowy. I tutaj pewnie dalsze części do tego rysoru piórowego. 94. Mamy też pewnie tutaj części. No, jeżeli to jest na szaro, to na pewno są części ciągnika, nie? Ale to zaraz zobaczymy w gazetkach, od czego to jest. I 91. Też rysor. Też części, śrubki. Wszystko na miejscu. Więc zaczniemy może od... Oj, kurczę, spadło. Zaczniemy może od 91. I taki szybki przegląd, słuchajcie, bo wiem, że dużo osób po prostu chce zobaczyć, co jest w środku. Albo jeszcze nie dostało, albo nie wie, czy kupić, czy nie kupić. I się zastanawia. Ale też, słuchajcie, to jest... O, ciekawe zdjęcie, nie? Ale to też jest, słuchajcie, taka w cudzysłowie czarna skrzynka, bo tutaj macie dostępną też instrukcję. I w razie czego, bo też miałem chyba taki przypadek, że gdzieś mi się zapodziała jedna z gazetek przy chargerze i później mogłem sprawdzić, zobaczyć na podstawie po prostu filmu, nie? Tak, tak, kiedyś to było. No i tutaj mamy instrukcję montażu. Swoją drogą ciekawe by było, gdyby D'Agostini pokusiło się na koniec, żeby wydać taką, pomijając te gazetki, taką zbiorczą jedną dużą instrukcję składania. To byłoby też ciekawe, bo wszystko byłoby w jednym miejscu i też można byłoby prześledzić zdjęcia, kurczę, starych Ursusów. O, widzicie? Rysor piórowy, czyli to, co dzisiaj było w tym, jest tutaj też na tym zdjęciu. Oczywiście to jest inny ciągnik, inna konstrukcja troszeczkę, ale mamy też instrukcję montażu tutaj. 93, 94. Tu są przedstawiane różne ciągniki. No wiem, że troszeczkę osób, które zajmują się rolnictwem, też tutaj to ogląda. Teraz mają czas, teraz jest zima. No, taki za czysty, nie? Za czysty on jest generalnie. No ale dobra, 95. No, to jest fajny. Limuzyna farmera. No tak wygląda na limuzynę. W końcu, słuchajcie, ciągnik najczęściej pracuje wiosną, latem i zimą, latem i jesienią. W zimie rzadko się używa ciągnika do prac rolniczych, nie? Chyba że się mylę. Poprawcie mnie w komentarzu. No czy wiadomo, że zastosowanie, o tutaj mamy tam oponę, zastosowanie ciągnika jest wielorakie, bo to nie tylko może być po prostu pojazd rolniczy, ale też spotkałem się z wykorzystaniem jako na przykład pojazdu takiego do przemieszczania się po prostu. Dobra, dzięki za oglądanie.
Dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.